Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 15 odcinku z Śródziemia Cienia Mordoru. Zostało nam dwóch ostatnich wodzów do skatowania. Gdzie są ich lokalizacje? Moment. Tu mamy wodza, tu mamy wodza. Tych wodzów jest więcej. Ale najbliżej do wodza mamy tu, więc chyba można tam przybiec sobie do nich. No, całkiem wysoko żeśmy skoczyli, ale jakie to ma znaczenie, skoro nasz cel jest coraz bliżej i ten cel na pewno bardzo może nam przybliżyć do odblokowania kolejnych misji. Gdyż już nie mam czasu na misje poboczne, dlatego dzisiaj bardziej powędrujemy ścieżką wątku fabularnego, aby już się pozbyć tej serii, ponieważ zrobiłem miesięczną przerwę i to trochę źle. He is too cautious to confront you directly. We must find a vantage from which to strike. Mówisz? Okej. Okay. Aha, mam to zrobić bez wykrycia. Jasne. Znowu po tych twierdzach biegać, w których już biegam 500 raz. I mówię poważnie. Ktoś się robi chore. Ale mniejsza z tym. Lewym się nie dał wykryć. To jest ten pewnik wszystkiego do tej misji, aby móc znaleźć tego wodza, który gdzieś nam się kryje. Tutaj od razu może jeszcze odetniemy. Nie, nie bawmy się w takie rzeczy. I on jest tu. Okej, mamy naszego wodza. Lizognat. Ale paskudny ryj. Jak cię można zdjąć? Karagorów. Można go Okej, to gdzieś musimy Karagora znaleźć. A nawet chyba wiem, gdzie jest taki Karagor. LOL! Widzieliście to? Tak trochę dziwnie to wykończyłem. Gdzie on nawiał? Tutaj jest. Dobra, damy radę. Okej, mamy Karagorę. Ujeżdżamy, bestie. O kurde, pali się. Cholera. Co uciekasz? Co uciekasz? Cię kroić, wiesz? Bo w sumie nie stwarzasz mi żadnego zagrożenia. Jesteś dla mnie jak suszona cebula, którą teraz w tej chwili ciacham 300 na sekundę, więc nie przeżyjesz takich. O, można cię jeszcze pogryźć, ładnie. W sumie szybciej to zrobiłem, zjadając go. Padłeś, powstań. Nie będę przeklinał.
3 na 4, a film nawet nie trwa 5 minut. Więc dzisiaj jest duża szansa na to, aby po prostu zrobić jeszcze kilka misji. Dobra, schodzimy. Dobra, chcę tylko pobrać moc. A w sumie on i tak jest już mój. Więc przyda mi się jako transport. Ale nie, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Dobra, uciekamy. Ja sobie zaznaczę lokalizację ostatniego wodza. Okej, i teraz można jechać na spokojnie. Trochę ma mało hapsu, bo go trochę podrasowałem. Wiem, to było głupie i niemiłe dla takiego bezbronnego stworzenia, ale wiesz, musiałem go wytresować. A to było potrzebne. A Karagory się zazwyczaj tak tresuje, że najpierw się je dosiada, kroi, ciacha, a potem się je oswaja. Dobra. I mamy tu misję. Ale w sumie mógłbym i tak już z ciebie wyssać tę energię. I tak jesteś mi już zbyteczny. Baju, baju. Dobra, padło. Dziękuję. Okej. Elitarny wódz. O, to już jest naprawdę ciekawie. This war chief will try to prove himself against the legends of your blade. O. Dokona egzekucji stronników. Nie wiem, co, jak mam tego dokonać, bo mi zasłania licznik FPS-ów. Ale zaraz się dowiemy, jak to dokładnie mamy zrobić. Niemniej jednak ta misja powinna być banalna. Okej. O, wódz! Jak miło! You don't stand a chance. Taktyka. If you try to run, I'll track you down. So help me. Zamknij się, ja się zaraz tu posiekam. We'll meet again, Ranger. Wiesz co, zabiję cię od razu. Pięknie. Mamy go z głowy. Chodź dalej, misja trwa. Okej, potęgi plus 4 mamy. Widzimy. Albo widział. A nie chciałbym dojść do wykrycia. Da się to przejść, jak miło. Dobra. Okej, walczymy. Czubol? Ale ładny jesteś. To co masz na głowie to też jest ładne. Ale cię muszę niestety zabić. Tak bardzo prosto, brutalny sposób. Kurde, no nie wyszło mi tak jak chciałem. Ale to cóż, nie muszę dokładnie tego robić.
Okej, okay, jest jedna egzekucja. Ała! Au! To boli! O ty! O! Ale bez przesady już. Au! Trochę zabolało. Ten się usmażył, tamtego kroje. Oła, o nie, o nie, 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 nie. Nie dam ci się zabić. Skupienie, skupienie. Kurde, zawaliłem to! Fuck! Your head will surely get me a promotion. Fakena ci pokazuje grubego. Ja ci to zapamiętam. Nie wierzę, takie gówno mnie zabiło. No nie. O kurde, dostał awansa. Temu też dano awans. Tamten też dostał wypłatę. Tak, ktoś jeszcze zdolny do wypłaty? O, przyszedł nowy. Super, już, już skończcie. Okej, teraz znów dostanie awans. Co żem narobił? Nie, nie. Co ja zrobiłem? Czemu oni... Pomijcie mi to, nie chcę tego oglądać. Mi to interesowało. Idiota, nie umiesz zabić wodę nawet. Dobra, tam na mnie czeka ten idiota. Ja go mam zabić. Ja go muszę zabić, żeby rozpocząć jakieś kolejne misje, no. Ale to już było przygięcie, naprawdę. Skąd ja mogę wiedzieć, że to był X? Ja nacisnąłem Y z przekonaniem, że to będzie Y, a ja nie. Niestety się tak pomyliłem. Dobra, podżegacza trzeba ubić. This war chief will try to prove himself against the legends of your blade. Dobra, muszę narobić szumu, nie? To proste przecież. Okej, okay, to jesteśmy już przy tej twierdzy. Tego zapomniałem wziąć. Okej. Okay. Trzeba się skupić. Okej. Ktoś jeszcze? Idzie następny. No, pozwoliłem mu stać. Okej. To nie było w moim stylu, więc pewnie mnie zrozumiecie lub nie. Tam mamy następnych do zegzekuwania. Nie ma alarmowania. Chciałoby się.
można to zniszczyć, nie? Tak zbytnio nie. Następny egzekutor. A to można ich tak bić, kurde, w nieskończoność. Na to wychodzi. Prawie wpadłem w tą pułapkę, muszę przyznać. O kurde, oni tam na mnie czekają. Ale dostał. O ty. No, idzie podżegacz. A teraz jeszcze wam uciekam celowo. Jest tam. Idzie wódz. Napakowany z kuszą. O kurde, to bardziej bym powiedział kusza balista. O kurde. To już będzie naprawdę mega trudne. Chyba, że będę miał fuksa. Wybuchami można go ranić. A, można go wykończyć z ukrycia. A co do jego synka. Wieszak, myślę, że wieszak. Wybuchami. O ty! Ale przyszło teraz ich. Ty, namnożyło się ich! Ej, to jest... Ej, to jest nie fair! Uciekaj! I co ich się tak dużo zrobiło? Przecież tylu jeszcze ich nie widziałem. Ała! Ja nie wierzę. To nie dowierzam. To co... Oj, teraz jeszcze od niego dostanę w piczkę pewnie, nie? No dobra, chcecie walki, chcecie długiego odcinka, to tak, to będziecie mieli też. To niech wam będzie. O nie, o nie. Aha, teraz znowu dostanie mi się. O, ładnie. Kurde, po mnie. Brawo, brawo! Brawo dla najlepszego bohatera świata, tak! Zamknij się. Oj, mówię ci poważnie, zamknij się. I znowu dałem się zginąć.
Nie obchodzi mnie ich plan i realizacja. What is this sorcerer's power to enter their minds? It is not natural. It is the power to sow terror among the servants of our enemy. It is the power to hunt the followers of the Dark Lord. Jeszcze raz muszę to robić? A w sumie chyba wystarczy, że ten. Nie chcę się wydawać w bójki z nimi. Już tego brakuje. Ja bym jeszcze się bezcennie wykrywał. Dobra, mam tutaj tych na darmo łomów. Okej. Jest. Mam nadzieję, że teraz zgubię. Do trzech razy sztuk. Aha. Gdzie ten wódz? O tu, kurde, misję, proszę. A, teraz tylko muszę podejść do tego wodza. No idzie. Idzie. No to idę od razu na niego z szarżą. Kurde, trzech kapitanów wziął ze sobą jeszcze. No mądry on to jest. Chyba tak, bardzo. Już mi nie będziesz siko, wiesz? Twoje szczanie dobiegło końca. I dostałeś pingola. Idziesz? Ja bym się zabawił na twoim miejscu. Ktoś się nie postarał za bardzo. Myślałem, że mnie wykończysz. Nie widziałeś mnie, nie widziałeś mnie. Łatwo idzie mi wybijanie tych idiotów. Dobra, mamy tego wodza. Siema! You dare to execute my Uruk? You truly have no idea who you're dealing with. You are dead! O ty! O ty! Co? Nawet skoczyć na niego nie mogę. Aha, ja już tu padam. No ładnie, ładnie. A się ma. Pathetic little man! Surprised you haven't ran! Going to smash your brain pan! Push it back! Jak to na... Było Y! Było Y! Your stench is becoming from... Ej, nie, to już się robi chore! No nie wierzę. Nie wierzę, że takie gówno mnie ubija. Nie... Dobra, w dupę se wsadźcie te plany armii z Saurona. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie rozumiem, co się dzieje. But I will use any weapon that is placed in my hands. Już zostało mi zabicie ostatniego wodza. Co jest w tym trudnego? Co jest trudnego w tym, żeby jednego wodza zabić, no? To bym go musiał chyba z łuku ubijać. Bo widzę, że innego sposobu nie ma na to, żeby ubić takiego Uruka. No nie, jeszcze oni mnie musieli wykryć. Fantastycznie. I tak dalej. Mogę? Mogę już?
kurde. Przypakowany kozak. No idą tam, wodzowie. Tego jak ci... muszę zabić, no. Zawsze jest w jakiś sposób. Mogę? Nie, w sumie mam ogarnięty już limit. Strzałek. Oni sobie tu już podejdą. No nie wiem, mogę tutaj na ten szczyt? Nie, nie mogę się tym zmienić. No nie wiem, jedynie co mi pozostaje, to mu strzelić w łeb, to porządnie. Ja już nawet nie chcę stawać do walki z nim, bo to będzie katorga. No fajnie, że jest niewrażliwy. To wkurza. O. Jest! Zabiłem go z krzaków. Dobrze mu tak. Da, to uciekajcie, uciekajcie. Tak. Wskoczyłem na krzaki i go zajmowałem. No super. Elitarny wódz. Bardzo mi elitarny. Czekajcie, mamy nową runę. Zobaczymy w ulepszenia. Nic nie ma co do run. Gdzie są runy? Gdzie są runy? A to chyba tutaj. Runy. Ej, to coś chyba nieogarnięte mam. Zbrojenia, ulepszenia. Okej. Co do łuku? Same gówna. A tu? No ładnie, ładnie. Wszystko pięknie nam się udało. I myślę, że chyba możemy już zakończyć odcinek. Bo już prawie pół godziny mamy. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i zobaczymy, co dalej nas czeka w świecie Mordoru. Jakie nam misje zostaną przytoczone. Trzymajcie się, na razie, yo!